Wojtek Malczyk jest nieszczęśliwie zakochany w Kamili Kamińskiej ze swojej klasy. Chciał się z nią spotykać, ale dziewczyna go odrzuciła. Wojtek chce mieć jakąś rzecz należącą do Kamili, więc postanowił zabrać jej coś z plecaka. Wojtek, co ty robisz? Co? Nic. Nie twój interes w ogóle. Co cię to interesuje? Czyje to rzeczy? Ty kradniesz? Co ty, chłopie, nic nie kradę, że to torba Kamili. Ukradłeś coś Kamili? Wiesz, jak ona pachnie. Chłopie, ty zachowujesz się jak jakiś psychol. Ja wiem, że ci przykro, ale tak nie można. Stary, o co ci chodzi? No, nie mogę mieć Kamili, to mam przynajmniej koszulkę na WF, tak? Chłopie, jak ona pachnie w ogóle. Chłopie, nie zdajesz sobie z tego sprawy. Zluzuj trochę. To nawet serio dziwne, co ty robisz. Stary, ty i tak tego nie rozumiesz tego po prostu i tyle, tak? Daj mi spokój. Dobra, nie denerwuj się na mnie. Po prostu nigdy się tak nie zachowywałeś. Dobra, nieważne. Ja idę do sklepiku. Idziesz ze mną? Nie. Dobra, to nieważne. Paweł zaczyna mnie wkurzać. Po co on się miesza w moje sprawy? Mam tylko nadzieję, że nie wsypie mnie przed Kamilą albo nauczycielami. W końcu to tylko koszulka. Kamila na pewno ma takich pełno, a dla mnie ma naprawdę duże znaczenie. Kamila zorientowała się, że zaginęła jej koszulka, jednak nie podejrzewa, że zabrał ją Wojtek. Koszulka na 100% była w torebce. No to jak musi, to musi. Nie wiem, może jak wyciągałaś chusteczki, to ci wypadła i ktoś ją przełożył po prostu. No nie sądzę. Wiktoria, widziałaś może moją koszulkę? Taką szarą z krótkim rękawkiem na WF. Nie, ja nie widziałam, ale Paweł tu cały czas siedzi, może on coś wie. Paweł, widziałeś moją koszulkę? Nie, ja nic nie widziałam. Ej, dobra, spokojnie, na pewno się znajdzie. Ej, Kamila, a to nie jest twoja koszulka? Tak, to jest ona, ale co ona robi w tym plecaku i w ogóle czyj to jest plecak? Chyba Wojtka. Wojtek, co moja koszulka robiła w twoim plecaku? Grzebałaś w moim plecaku? Nie musiała grzebać, lepiej się wytłumacz, dlaczego ukradłeś jej koszulkę. No właśnie. Ale przecież ja nic nie ukradłem. No to dlaczego ją znalazłam w twoim plecaku? Skąd ja mam wiedzieć? No ale tu ją znalazłem, stąd ją wyciągnęłam. Ale Kamila, ja nie wiem, co się dzieje, o co chodzi? Też bym chciała to wiedzieć. Zgubiłam koszulkę, a teraz okazało się, że była w plecaku u Wojtka. Wojtek, to prawda? No o tak, ale ja nie wiem, skąd ona się tam wzięła, no ktoś mi ją musiał podrzucić. Tak, jasne. Czemu kłamiesz? Cały czas ze mną chodzisz, gapisz się na mnie, robisz mi zdjęcia, a teraz jeszcze ta koszulka. Ty jesteś jakimś psycholem. To jest prawda, co mówi Kamila? No nie, przecież to same kłamstwa. Tak, ja czyli nie robiłeś Kamili żadnych rzeczy, tak? Co? Co ty w ogóle Wojtek, gadasz? Spokojnie, Wojtek, mam nadzieję, że mówisz prawdę, bo jeżeli jest inaczej, to co robisz, to jest najzwyczajniej w świecie stalker, no, ja tak? Wiem. Dobrze, Kamila, jeżeli coś cię zaniepokoi, przychodzisz z tym od razu do mnie, dobrze? Dobrze. Spokój, zaczynamy lekcję.